Znajdujemy się na zbiorniku Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Mało kto wie z Państwa, że ten malowniczy obiekt, który teraz mam za sobą, gdzie tysiące dąbrowian spędzają ciepłe dni, był kiedyś miejscem eksploatacji piasku pocyskowego. Na początku XXI wieku tereny te należały do francusko-włoskiego towarzystwa kopalń dąbrowskich i tutaj prowadzono eksploatację piasku na potrzeby górnicze, czyli do wykorzystania pod ziemią w ramach zamulenia dawnych, niewykorzystanych wyrobisk. To miejsce było jedną wielką dziurą, z których koparki ten piasek eksploatowały. Były to lata 1922 roku. Natomiast koniec eksploatacji to jest czas okupacji, czas wojny, czyli w 1943 roku obiekt został zalany i od tego czasu, jak Państwo widzicie, przyroda dokonała fantastycznej pracy. Nastąpiła rekultywacja. Osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, nie mając informacji, że był to zbiornik, że był ten przemysłowy, zdegradowany całkowicie, obecnie pięknie zrekultywowany, porośnięty, jak również z wieloma miejscami, gdzie znajdują się zarówno i miejsca chronione, w postaci na przykład mułak, tutaj na terenie zbiornika Pogoria 1, jak również roślin, które niejednokrotnie są roślinami z zagrożonej czerwonej księgi roślin i można je tutaj spotkać na terenie tego właśnie miejsca, które kiedyś, tak jak wspomniałem wcześniej, było miejscem zdegradowanym przez działalność przemysłową na terenie Dąbrowy Górniczej. Zbiornik Pogoria 1, jak wiele miejsc Dąbrowy Górniczej, jest miejscem, gdzie eksploatowano i kopano różnego rodzaju kopaliny, w tym przypadku piasek, i po tej degradacji nastąpiła piękna rekultywacja i powstał piękny teren, którego pozazdrościć może niejedna gmina polska, jak również i gminy mazurskie.